16 sierpnia wspominamy błogosławionego Henryka Garcia Beltrana, męczennika. Henryk urodził się 16 marca 1913 roku w Almasora w południowo-wschodniej Hiszpanii. Jeszcze tego samego dnia został ochrzczony. Od dziecka przejawiał powołanie do życia zakonnego. Już jako 15-latek wstąpił do zakonu ojców kapucynów. Śluby wieczyste złożył 17 września 1935 roku. Był gorliwym zakonnikiem. Wiernie zachowywał wskazania reguły zakonnej. Henryk był również wielkim czcicielem Najświętszej Eucharystii i Świętego Józefa. Dużą radość dawało mu śpiewanie modlitw w języku łacińskim. Z wielkim zaangażowaniem przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich. Jednak z powodu wybuchu wojny domowej w Hiszpanii 18 lipca 1936 roku musiał opuścić klasztor i powrócić do rodzinnego domu, jednakże nie znalazł tam bezpieczeństwa. Już 1 sierpnia aresztowano go i osadzono w więzieniu. W nocy z 15 na 16 sierpnia 1936 roku wraz z grupą osób świeckich został zastrzelony. Henryk umierał z okrzykiem „Niech żyje Chrystus Król”. Miał 23 lata i kilka miesięcy wcześniej przyjął sakrament święceń w stopniu diakonatu. 11 marca 2001 roku papież święty Jan Paweł II beatyfikował go jako jednego z 233 męczenników prześladowań religijnych w Hiszpanii. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Henryk aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,